Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w cyklu spotkań pod tytułem O szlachetnym zdrowiu i mądrym życiu. Rozmowy z Agnieszką Kałwak w antykwariacie Abecadło. Cykl został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Bardzo się cieszę z tych spotkań. Spotkaliśmy się tutaj z wieloma osobami, które przyszły dowiedzieć się, czym jest właściwe zdrowie, mądre i zarządzanie tak naprawdę swoim organizmem i emocjami. Dostaliśmy dużo feedbacku i odpowiedzi od osób, które nas słuchały i oglądały, że spotkania wniosły do ich życia dużo zrozumienia ich organizmów, tego, w jaki sposób mogą patrzeć na siebie, na swoje zdrowie, jak sobie lepiej pomóc i przede wszystkim w jaki sposób, gdzie szukać konkretnej, dobrej pomocy, żeby mieć się lepiej i żyć zdrowiej i żyć szczęśliwiej. Tak naprawdę na tym mi najbardziej zależało, żeby pokazywać ludziom to, w jaki sposób mogą być szczęśliwszymi i przede wszystkim żyć ze sobą w spokoju. Bo kiedy żyją ze sobą w spokoju, żyją też ze światem w spokoju i w radości. Wychodzę z tego założenia, że trudno jest o nas, dla nas zrobić coś komuś z zewnątrz, za nas, bo to tak naprawdę tylko my możemy siebie zmienić, siebie naprawić i podjąć decyzję, że okej, no działamy od dzisiaj inaczej. A poszukiwanie magicznych rozwiązań bądź właśnie tabletek, no może być jakąś ścieżką i myślę, że też każdy ją przechodzi w różnych momentach życia w różny sposób, ale pytanie też na ile się wybiera świadomie tą ścieżkę, czy chce się poszukać czegoś bardziej z nami kompatybilnego. Mówimy tu o naturoterapii, ja się tym zajmuję, więc ja zawsze tu kładę nacisk na to, żebyśmy jednak eksperymentowali ze sobą i próbowali zaufać sobie jako organizmom i tym, że jak już się urodziliśmy, jesteśmy taką piękną, idealną konstrukcją matematycznie, biologicznie, chemicznie, no cud, po prostu niesamowity cud, no to ten cud tak naprawdę, skoro jest tutaj i ma w sobie tyle urządzeń, kurczę, które działają na takim różnym sposobie, no to on po prostu potrafi się naprawić i uleczyć, jeżeli my mu damy ku temu przestrzeń. Więc już zamiast sobie coś obcinać, to można z siebie coś na przykład wydalić, bądź wyrzucić, oczyścić i zobaczyć, co wtedy się stanie. Mogą się stać cuda, a mogą się stać cuda po dłuższym czasie. A rzeczy niemożliwe jeszcze dłużej trzeba poczekać. Czy jak to tam było pisane, czy mówione. Czyli, więc to taki wrzut o pęcherzyku rzuciowym. Czyli żeby nie nagminnie wpadać na coś, potykać się o rzeczy... Tak. Nie tworzyć wypadków samochodowych i stłuczek i być elastycznym, mieć elastyczne takie działania w umyśle i w ciele, to trzeba zadbać o pęcherzyk żółciowy i o wątrobę. Tak, bardziej o pęcherzyk żółciowy, jak mówimy o wypadkach i o tym potykaniu się. Dobrze. Tak, to jest rozdzielone oczywiście. Czyli co, na przykład co możemy w siebie, co możemy jeść, co możemy pić, co korzystnie działa na nasze pęcherzyki żółciowe. Dobra. A czego może unikać i ograniczać. Pierwszą rzeczą, za którą wszyscy mnie nie lubią, to jest mieszanka cukru i tłuszczu, czyli słodycze w nadmiernych ilościach. One generalnie są dla pęcherzyka żółciowego jak korek, walec czy cokolwiek takiego innego.
ale wiecie co, słodycze na przykład, o, zrobione z sercem, z miłością, z bananów, z erytrytolu, z suszonych owoców, to jest luksus i dla żołądka, i dla serca, i dla jedzącego, i dla robiącego, idealność. Dziękujemy pani Alicji. Dokładnie, dziękujemy. Więc one są jak najbardziej okej, okay. Ale wszystkie te, które znajdziemy na zewnątrz, zapakowane w folię, robione z utwardzonych tłuszczów przede wszystkim, z olejów palmowych, czyli wszystkie możliwe tam te pączko, bułki, ciastka, czekolady, przesłodzone, przekombinowane, to w zasadzie jest dla wątróbki, pęcherzyka najgorsza rzecz, bo ogólnie wątroba z pęcherzykiem bardzo nie lubią tego, jak pomieszamy cukier z tłuszczem. Wtedy wątroba ma ogromny problem w przerabianiu tego tłuszczu, szczególnie utwardzonego, jak jeszcze tam mamy cukier. No dosłownie dostaje dwa razy więcej roboty do oczyszczania. No ale oczywiście pracować musi, no, bo taka jej rola. Wszystkiego nie jest w stanie przez siebie przerobić. No więc zostawia zawsze tam po kawałku roboty na później, bo może da radę, ale później dostaje jeszcze więcej roboty i ta robota w niej się gromadzi właśnie w pęcherzyku żółciowym, więc najgorsze są tego typu rzeczy. Słodycze, takie tłuste ze słodkim rzeczy, z cukrem. Ja bardzo sobie cenię i jest to naprawdę proste do zrobienia, zmiana, nie trzeba z niczego rezygnować, ale zmiana sposobu jedzenia obiadu i kolacji, gdzie jemy oddzielnie w posiłku białko z tłuszczem, czyli właśnie wszelkiego rodzaju mięsa, ryby, strączki, fasole i tym podobne rzeczy. Z tłuszczami, czyli jakimiś tam pestkami, oliwami, olejami, awokadami i tak dalej, z jajkiem. A w kolejnym posiłku jemy osobno węglowodany, czyli typowy schabowy z ziemniakami zamieniamy na dwa osobne posiłki i wtedy te ziemniaki sobie robimy jakieś dobre pieczone bądź gotowane z też właśnie jakimś dobrym tłuszczem, oliwą, czasem może odrobiną kefiru, jajkiem czy czymś takim. Po to, żeby rozdzielić te dwie frakcje makroskładników od siebie. To nam bardzo dobrze odciąży żołądek od trawienia koktajlu dosłownie makroskładników i dzięki temu tak naprawdę wątróbka dostanie proste informacje, co ma robić, co przetrawić, co ma rozbić dosłownie, jak ma rozbić białka. Po takiej zmianie już zaczynają się u standardowo jedzących osób duże zmiany. Dalej bardzo dobrze dla odciążenia wątróbki i całego naszego układu detoksykującego. Wątroba jest ogromnie istotnym elementem, który nas oczyszcza, przede wszystkim w nocy. Jest to, żebyśmy w nocy nie robili harcy, tylko jednak już od tej pierwszej w nocy, północy spali. Bo szczytem pracy wątroby i pęcherzyka żółciowego to jest gdzieś od 23, wtedy zaczyna szczyt pracy pęcherzyk, do pierwszej w nocy, a potem od pierwszej w nocy do trzeciej włącza się wątroba. I ona wtedy pracuje na pełnych obrotach. Więc no nie warto wtedy siedzieć po nocach, jeść, pić kawę, pisać, kombinować, bo tak naprawdę nasz cały cykl oczyszczania organizmu jest wtedy zaburzony i upośledzony. I to później rzeczywiście się odbija w długim, długim czasie na tym, jak funkcjonujemy i działamy. Łącznie z tym, że no właśnie takie też nocne przesiadywanie długie zmienia nam to, w jaki sposób my reagujemy na hormon głodu, na grelinę, jak nam się odkłada tłuszcz tak naprawdę, tkanka tłuszczowa w ciele i zaczynają się takie kolejne problemy, które wydaje nam się, że sobie ogarniemy, a wystarczy czasem mała zmiana w nawykach. No i właśnie, pytanie. Kto ma zblokowaną wątrobę i kto się budzi w nocy między pierwszą a trzecią i czasem się przekręca w łóżku i nie jest w stanie się
znowu położyć spać. Często się zdarza, że osoby z problemem stricte naprawdę ognia i z dużej blokady na wątrobie mówią, że mają tak, że co jakiś czas ciągle się budzą w środku nocy i coś ich wybudza. Mówię, no wątroba cię wybudza, no bo kto inny, przecież nie duchy, tylko wątroba. Więc trzeba wątrobę najpierw zrobić i oczyścić i potem okazuje się, że taki człowiek śpi świetnie, wysypia się i nawet wstaje wypoczęty jak dzidziuś po takim śnie. Bo wcześniej to było nawet 8 godzin snu, a tutaj klapa, no budzę się i oczy takie małe, kawa nie działa, jeszcze nie jestem w stanie się obudzić. No jakby ten sen w ogóle nie był snem, który miał nas uleczyć. Słuchajcie, co jeść? Przede wszystkim dobry tłuszcz. I tutaj też trzeba to odczarować. Wątróbka uwielbia tłuszcz. W ogóle wątróbkę jestcie, bo wątróbka jest świetna. W ogóle najlepsza jest cielęca, ja uwielbiam. Ale rzadko można znaleźć, ale tam na tym fajnym placu mają i wiem kiedy nawet stawy. Ale też nie bójmy się tłuszczy, bo tłuszcze bardzo lubi wątroba i ona lubi je przejmować i sobie je rozbijać. Natomiast nie łączmy ich właśnie z nadmiarem chlebowych, słodkich rzeczy. Kiedy smażymy, to smażmy schabowe, jak już je sobie usmażymy, to na prawdziwym zwierzęcym tłuszczu, nie na roślinnym, broń Boże. Rośliny robimy na roślinach, zwierzęta robimy na zwierzętach. To jest taki prosty patent od babci i prababci. Wtedy jest też smaczniej i no jest pyszniej i zdrowiej. Natomiast to, co jest najlepszym rodzajem oleju, to oliwa z oliwek. No dlatego z jakiegoś powodu drzewka oliwne mają po te parę tysięcy lat, nadal rosną i nadal mają oliwki. Jest to najdelikatniejszy i najbardziej dla nas dobry olej, który możemy sobie pić. Możemy mieć sobie rytuał nocno-wieczorny, wlania łyżki oliwy z oliwek dobrej jakości, na łyżkę, logiczne, i wkropienia troszeczkę cytryny. No i takie coś sobie bierzemy i trzymamy w ustach i niech nam spłynie powolutku po gardle. Mieszanka taka na małej, dużej łyżce cytryny i oliwy będzie nam fajnie wspierała właśnie spływ żółci i przede wszystkim też, powiedzmy, rozluźnianie tej żółci. Kto cierpi na zbyt zbitą żółci, właśnie jakieś kamienie. To jest pierwsza droga do zrobienia. Tak, tak. Najprostsza, którą można zrobić. Co dalej? A mówisz, że wiesz, kiedy wątróbka dobra cielęca przychodzi do pana Tałacha na plac na Stawach, czy do kogoś innego? To jest chyba pan Tałach. No, a kiedy możesz tam sprawdzić? No ja pamiętam, że to były wtorki, ale dawno nie kupowałam. Dobrze, wtorki albo środy. A teraz dla wegetarian jakąś ci co nie jedzą mięsa. No to jak już tutaj wspomnieliśmy, tutaj mamy dużą gamę dobrych, wegetarian, nie wegan, więc wegetarianie jeszcze się załapią na jajka i na żółtka, bo żółtka to są skarbnice aminokwasów i tego, co potrzebujemy. Dalej mamy awokado, które też jest bardzo fajnym tłuszczem i jest wszędzie w zasadzie, nawet w każdych żabkach dostępne, dobrej jakości. Oliwy z oliwek i wszelkiego rodzaju też oczywiście oleje tłoczone. Dla panów po 40 to jest obowiązek olej z pestek dyni, łyżka dziennie do picia. Działa fantastycznie dobrze leczniczo i zapobiegawczo i zabezpieczająco na prostatę i jest przede wszystkim pyszny. Ja uwielbiam pomidory z olejem z pestek dyni. Wegetariańsko jeszcze mamy każdy możliwy rodzaj orzechów. Oczywiście wszystko żerni też sobie oczywiście to możemy wrzucić. Natomiast warto też nie skupiać się na jednym rodzaju orzechów, tylko nie, mamy 7 dni w tygodniu, to nawet sobie 7 rodzajów zróbmy dni z różnymi orzechami, żeby tylko nie lecieć na samych włoskich. Mamy tego ogrom. Tak samo mamy ogrom pestek i dyni, i słoneczników, i nasion siemienia lnianego, bo nie ma sensu kupować i nasion chia
No dlatego, że są drogie, no teraz już są tańsze, ale siemieniane nasze dobre polskie ma w sobie w zasadzie prawie to samo, co nasiona chia. To mamy tak, co jeszcze mamy z takich dobrych tłuszcz? O Jezu, sezam. Sezam jest świetny i oczywiście nasiona sezamu czarnego, białego tak samo wszyscy możemy zjadać. Orzeszków arachidowych, czyli tych takich, no, tych ziemnych, co nie, to nie do końca też polecam, jak już mówimy o orzechach. W małej ilości tak, ale nie żeby opierać na nich całą dietę. Bo tak naprawdę jakbyśmy je mieli jeść cały czas, no to one potrafią nam w jelitach później zrobić większy bałagan i skolegować się z grzybami i potem zacząć robić troszeczkę nam wbrew nas, jeżeli chodzi o na przykład tam harce kandidy, jeżeli ktoś ma do niej tendencję. Ale nasze wszystkie włoskie laskowe, migdały, pekan albo brazylijski jak najbardziej, tylko zawsze je sobie moczcie. Dlatego, że rzeczywiście moczone orzechy raz, że są większe, smaczniejsze, a po prostu moczenie orzechów pomaga w pobudzeniu ich enzymów w środku po prostu schowanych i w orzechach zawartych, więc jest to dla nas jeszcze lepiej przyswajalne. Wiesz, wegetarianie tak naprawdę mogą jeść wszystkie możliwe rzeczy, które my jemy. Masę orzechów, masę nasion, tłuszczy, olejów, jeszcze tak sobie myślę, co dalej. Pesto chyba, peska wegetarianie to są ci, którzy... Pesto, Boże, ja jestem pesto. Pesto też jemy, bo pesto jest pyszne, ale peska wegetarianie to ci, którzy jedzą też ryby, więc... Każdą rybę, która nam smakuje i jest w miarę świeża, jedzmy, bo też zauważam, że zapominamy o rybach, a mamy ich tutaj tak naprawdę pod dostatkiem. Co jeszcze? O ziołach bym powiedziała, takich, wiesz, takich prostych, które są dla nas dostępne, bo na samym jedzeniu się nie opieramy, pić coś trzeba. Wiadomo, nalewki później, a zaczniemy od ziół. Czyli tak, co mamy dla tej wątróbki? Pierwsze zioło to znany wszystkim dziurawiec. I tutaj zaznaczam, nie nalewka z dziurawca, bo nalewka też działa świetnie, ale nalewka jest antydepresyjna. Więc w aptekach jeszcze jest do kupienia i dobrze. Chyba Floslek to robi, czy coś takiego. Nalewka dziurawcowa, kto ma obniżony nastrój, to od razu tam zapraszam. Natomiast napar jako napar z dziurawca ma znowu, jak każde zioło, takie działanie. I przeciwzdęciowe, i przeciwzapalne, i poprawiające trawienie, i znowu poprawiające spływ żółci, i wzmagające delikatnie apetyt, i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim pomaga nam w ogarnięciu pęcherzyka żółciowego, czyli właśnie spływu żółci i problemów jakichś takich wątrobowych. Zjemy coś i czujemy, że nam leży na wątrobie. Więc jako solo zioło dziurawiec tutaj na wieczór może podpijany może nam zrobić dobrze, tylko oczywiście nie chodźmy na słońce, jak go pijemy, bo nas uczuli. Chociaż podobno też są, tak doczytuję, niektórzy po nalewce z dziurawca tak samo mocno się uczulają. Generalnie z nim trzeba zachować ostrożność. Dalej mamy niedocenione w Polsce, ale najcudowniejsze, chyba jedno z moich ulubionych zioło, to glistnik. To te takie żółte, takie kwiatuszki z mleczkiem, jak się przełamie listki z żółtym mleczkiem, które barwi skórę. Glistnik jest cudownym ziołem, bo nie dość, że oczywiście od samej nazwy działa na robactwo, na w nas żyjące i się rozpleniające. To tak samo wspomaga nam przede wszystkim pęcherzyk żółciowy. I to, o czym mówiłam na początku, czyli ten taki permanentny problem ze zwieraczem Odiego i z zaciskiem na drogach żółciowych. Można glistnikiem go rozluźnić.
bo glistnik ma działanie dla nas też uspokajające, rozluźniające mięśnie i gładkie, i prążkowane, więc od razu po piciu glistnika czujemy większy relaks w ciele, a jak w ciele i w gładkich i prążkowanych, no to tak samo też w naszym brzuchu i od razu zaczynają nam się też rozluźniać drogi żółciowe. Glistnikiem można sobie pomóc przy kamolach żółciowych, jeżeli mamy, przy kamykach. Jest w stanie też pomóc, jak tam doczytuje i od różnych się dowiaduje, i stąd właśnie w pozbyciu się kamyków, ale, i tu jest duże ale, bardzo duże, to też nie jest takie zioło, że zrobimy hop, siup, idziemy do apteki, kupujemy zioło, robimy nalewki, bo glistnik, szczególnie pity w nalewce, bardzo łatwo się wiąże z przeróżnymi lekami, które bierzemy chemicznymi. Więc przy glistniku trzeba uważać i najlepiej to dogadać po prostu z kimś, kto nas pokieruje albo kto wie, z kim możemy przegadać, jakie leki bierzemy. Glistnik, jak się połączy z chemią, na przykład broń Boże, z ibupromem namiętnie używanym, czy jakimś tam aspirynowatym nie, ale szczególnie ibuprofenem i pochodnymi, to strasznie, strasznie mocno uderza w wątrobę. Tak po prostu jakbyśmy w nią kopnęli sobie z buta. Więc tutaj trzeba uważać. Natomiast zioło jako zioło jest... Plus i buprofen. Plus i buprofen. No i inne jeszcze chemiczne leki. To na to trzeba uważać. Ale glistnik jest cudowny. I zewnętrznie tak samo. No to mleczko przede wszystkim jest używane, jak ktoś ma jakiś problem z kurzajką, to od razu to mleczko się bierze, rozgniata i przytwierdza do tego miejsca i dosłownie on wypala. To jest chyba też nazwa jaskółcze ziele? Tak, to jest glistnik jaskółcze ziele. To jest dokładnie ta roślina. Więc on jest tutaj nieoceniony i przy nalewkach po prostu trzeba uważać i najlepiej przede wszystkim dogadać zioła też z terapeutą. To tutaj mamy glistnika, mamy dziurawca. Dużo mamy tych ziół, karczochy mamy koper włoski, moją ulubioną taką, cykoria jest świetnym ziołem, bo ona jest lekko gorzkawa i ona też nas pobudza zastój żółci, jak ją jemy. Trójca taka ulubiona, którą dostałam i bardzo jej lubię używać, bo jest w miarę bezpieczna, kiedy chcemy sobie popodpijać herbatę przez jakiś czas i wspomóc wątrobę, no to jest właśnie karczoch, koper włoski i mniszek, karczoch, koper włoski i mamy gotową, z przyjemną herbatkę. Koper włoski oczywiście to mamy też wiedzą przy dzieciach, jak są jakieś problemy z brzuszkiem, zdęcia i tym podobne, czy w ciążach, pije się, jest dobrze. Natomiast mniszek to jest król, jeżeli chodzi przede wszystkim korzeń mniszka, kwiatki swoją drogą, natomiast korzeń to jest królestwo naprawcze wątroby i to już na najwyższym poziomie. Ekstrakty z korzenia, dobre ekstrakty z korzenia mniszka potrafią nawet wyciągać z dużych problemów wątrobowych, łącznie takich z marskością i stanami jakimiś guzowymi i tak dalej. Natomiast to oczywiście wymaga odłożenia kilku czynników niszczących, alkoholu w ogóle i po prostu spożywania tego mniszka, bo mniszek jako sam w sobie cały ekstrakt nie tylko nam leczy wątrobę, nie leczy, no nie mogę powiedzieć leczy, bo mnie zamkną do więzienia. Taki świat. Wspomaga wątrobę, ale też wpływa nam bardzo dobrze na to, co mamy naprzeciwko wątroby, czyli tak naprawdę na przemiany i trawienie w trzustce, które zachodzi i właśnie rozbijanie wszystkich cukrów i wydzielanie insuliny dzięki temu, że wspomagamy wątróbkę pijąc tego mniszka. Pomagamy też sobie być może w problemach z gospodarką cukrową. A dzięki temu, że mamy odbarczoną wątrobę na przykład przez tego mniszka, to tak samo nerki jeszcze lepiej pracują, bo mają o wiele mniej do przefiltrowania i przepuszczenia z siebie. Więc cały organizm dosłownie robi takie spoko, dzięki. Dziękuję ci mniszku, że jesteś.
Nie sprawdzałam przeróżnych firm, mam jedną taką dobrą, używaną, którą polecam też innym i sama jej używam i innych nie testuję, więc biorę tylko stamtąd mniszka z Biogenezy, bo jest najlepszy i kropka, ja tak uważam, ja Aga. Natomiast jak mówimy o mniszku i o tych kwiatuszkach, bo zazwyczaj dużo osób sobie robi syropy z mniszka, czy miotki mniszkowe, one są jak najbardziej ok, natomiast to nie jest ta lecznica. To nie jest ta lecznica wątroby, o której mówiłem, bo zazwyczaj miotki mniszkowe to zasypujemy cukrem, gotujemy z tymi kwiatkami. To jest po prostu taki nasz dobry smaczek do kawy z częścią substancji czynnych z kwiatków, ale to nie jest korzeń mniszka. Wątroba leczniczo korzeń mnicha. I to pijemy. I to robimy. Nalewka? Wiesz co, to jest też tak. Jak mamy duży problem z wątrobą i dokładamy jeszcze alkohol do tego, to tak czy siak ostatecznie alkohol i tak zawsze nam uderza w wątrobę. I wątroba i tak musi go zmetabolizować. Więc przy wszystkich problemach dużych z wątrobą ja bym odstawiała wszystkie alkoholowe historie, żeby się jednak skupić na albo ekstraktach wodnych, albo ziołach w innej właśnie postaci. Chyba, że to jest właśnie ilość nalewki typu, jak wspomniałam wcześniej o tej nalewce z glistnika, 10-20 kropli, nie więcej, na łyżeczce. Bo więcej to po prostu będziemy sobie dodawali w palnik. Ja osobiście nie robiłam, nie robię teraz takiej z korzenia nalewki. Wolę się oprzeć na tym, co mam po prostu na sobie przetestowane i innych i zbadane moim okiem. I to wiem, że działa. Jak mi coś działa, no to używam, a jak nie ma, no to szukam dalej. Więc o nalewce to na pewno możesz po sobie też przeczytać, Michale, u Różańskiego, bo Różański jest też skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o zioła. U niego na stronie to tam, no to spokojnie, myślę, że tam coś znajdziesz od nalewek. To tak. Co jeszcze? Mamy mniszek, mamy dziurawiec, mamy glistnik, mamy zioła. I tutaj by się ktoś zdziwił, natomiast przy zapalonych, czerwonych od ognia i złości i wątrobach często bywa tak, że ludziom skacze ciśnienie, tu są też czerwoni, cała ta złość idzie do głowy i okazuje się, że mają nadciśnienie. A co to tak naprawdę wyłącza bądź zmniejsza? No to najprostsza rzecz, czyli woda z ogórków kiszonych. I po sprawie. Czyli pijemy wodę z ogórków kiszonych. Co robimy dzięki temu? Woda z ogórków kiszonych ma smak kwaśny, a smak kwaśny to jest smak wątroby, czyli to jest smak leczący nam wątróbkę. Więc kiedy zawsze czujemy, że mamy problem z wątrobą, może nie zawsze, bo to też nie można odnieść do każdego. Natomiast tak, przy leczeniu wątroby i problemów wątrobowych ważne jest umiejętne użycie tego kwaśnego smaku. I tutaj to jest właśnie taki prosty element, sprawdzić, jak działa przy nadciśnieniach sok spod ogórów kiszonych. Tak. No i pamiętajmy też, że cokolwiek też sobie polecamy, przedstawiamy, co działało na koleżance, na sąsiadce czy na mnie, to też nigdy nie działa na kimś obok, bo możemy być osobami, które powiedzmy mają ten sam, jakby tą samą nazwę problemu w ciele, ale leczenie tych osób będzie szło zupełnie innymi drogami, bo jedna osoba może być na przykład w konstytucji bardziej ognistej, sercowej, a druga osoba może być w konstytucji zdecydowanie bardziej nerkowej na przykład i wodnej, prawda? Więc to, co pomaga jednej osobie, niekoniecznie będzie tym, co pomoże drugiej. To tak samo jak mamy na przykład rodzaje właśnie nadciśnień pochodzące czy z nerek, czy z wątroby, to też warto wiedzieć, bo wtedy tworzą się inne sposoby leczenia. Więc to jest też trudno mówić takimi ogólnymi sposobami na uleczenie się ze zła świata.
bo każdy sala będzie miała co innego. Każdy dostaje na przykład, jeżeli już dostaje, dostaje też inne rodzaje leków, które się wiążą z innymi rodzajami też leków i są reakcje krzyżowe, a nie daj Boże jeszcze do tego dołożyć jakieś zioło i będzie, no i będzie na przykład jakiś kraszczes po drodze. Natomiast ogólnie, ogólną recepturą na zdrowie i odpuszczenie wątrobie i uleczenie jej, to nauczyć się po prostu odpuszczać sobie jedzenie. Najprościej. Krótkie posty. Krótkie posty na początku takie, gdzie rzeczywiście kończymy wcześniej jeść. O 17:00 potem już nic nie jemy. To jest normalna pora. A wstajemy przecież, nie wiem, 6:00, 7:00, 8:00, zależy jak kto wstaje. Jemy śniadanie, obiad, może coś jeszcze trzeciego, jeśli nam się chce, można. No i od 17:00 już mamy luz. Do kolejnej godziny 6:00, 7:00, 8:00 rano. Dzięki takim przerwom naprawdę układ trawienny odpocznie. On nie jest przystosowany do tego, że tam jest taki worek bez dna i ciągle się coś dzieje, tam do niego wpada. Bo gdzieś się to musi przemienić. Więc jak popatrzymy na siebie jak na taki cudowny pojazd, który dokonuje w sobie alchemicznych przemian. No kurczę, bierzemy jedzenie, to jedzenie zamienia się w coś, co nam daje energię, życie, przechodzi kolejne formy przemian. No magia jak dla mnie. Więc czasami daj mi tej magii odpocząć, żeby ona trochę miała też momentu dla siebie. No, każdy czasem potrzebuje w życiu odpocząć od wszystkich, zamknąć drzwi. Organizm też tego potrzebuje i podziękuje. Kto jeszcze nie robił, to może właśnie się przystosować do krótkich postów, takich 24-godzinnych, które będą zupełnym wyłączeniem jedzenia, a będziemy sobie pili tylko na przykład ciepłą wodę wrzątek, wodę z cytryną, jakieś właśnie swoje zioła przepisane bądź ulubione i nie jemy wtedy nic. Ani tłuszczu, ani cukru, ani kawy z tłuszczem, ani kawy z cukrem, ani kawy z mlekiem, tylko jak już coś to zwykłą gorzką, po to, żeby sobie na chwilę zrobić przerwę. To też świetnie zadziała na elastyczność umysłu, czyli to, co wątroba potrzebuje, żeby dobrze działać, a my potrzebujemy też do tego, żeby wyjść z utartych szlaków życiowych, myślowych i zobaczyć siebie z troszeczkę innej strony. Znowu kolejny eksperyment do przeprowadzenia. To na pewno i przede wszystkim rozdzielną dietę to tak. Jak kto czuje bądź jest w stanie się dogadać ze swoim terapeutą lub poleconym innym swoim tam przewodnikiem zdrowotnym, to zawsze jak mówimy o wątrobie, ona nam podziękuje za okresowe na przykład posty warzywne. Mówimy tutaj o warzywnych postach. Czyli pomimo tego, że ona kocha jeść dobry tłuszcz, przerabia to mięso, wejdźmy sobie czasem na jakiś, kto chce może robić 40 dni, kto nie chce może tydzień lub dwa, na samą dietę warzywną, gdzie będziemy sobie dorzucać po prostu błonnika ze wszystkich warzyw, z dozwolonych owoców, po to, żeby zadziałać też na siebie jak... No tego porównania nie użyjemy, ale jak na dom, który czasami trzeba uprzątnąć. Więc po zimie szczególnie warto zrobić porządki albo zrobić porządne porządki przed zimą, czyli jeszcze teraz i dać organizmowi chwilę. Uprzątnąć go ze złogów, które w nas zalegają, przede wszystkim w linach, rurach jelita jednego i drugiego. A dzięki temu też wzmocni nam się wątróbka i zacznie funkcjonować organizm jak należy. Właśnie za pomocą błonnika i tego, co warzywa nam dają w zamian. To będzie tyle. No jak już mówiłem, jak mi się przypomniało jeszcze a propos pory roku, to teraz jest najlepszy moment, bo jeszcze mamy jesień na zrobienie porządku z wątrobą. Dlatego, że to jest moment przed zimą, a w zimę cała nasza energia chowa się do wnętrza, jemy ciężej, jemy bardziej tłusto,
Więc warto po prostu teraz sobie jeszcze troszeczkę też uprzątnąć organizm. Takie 4 tygodnie to jest taki gap czasowy, który możemy sobie jakby przeznaczyć na to i wyobrazić, że przez te 28 dni komórki w wątróbce nam się regenerują i powstają nowe. Nie cała, nie że nam wyjmą i wsadzą nową po 28 dniach, ale kawałek po kawałku po 28 dostajemy nową i nową cegiełkę i nową i nową. I popatrzmy na siebie jak na taki rozciągnięty właśnie organizm. Przez 4 tygodnie na przykład, jakie my tworzymy i wypalamy w piecu cegiełki, żeby z nich dobudować kolejną warstwę naszej wątróbki. To będzie bardziej po prostu takie obrazowe, żeby zobaczyć, co robimy i co spożywamy. To tak jak propos jedzenia ziół. Bardzo, tak bardzo, bardzo bogata. Bogata dieta, bardzo różnorodna, dużo pole do popisów w kuchni. Ale teraz znów trochę przeskoczymy skupmy troszkę uwagę na emocjach. Tak. Jakie emocje sprawiają problem naszej wątrobie? Wątróbsko, no to tak już jak mówiliśmy, prawda? To jest element, który możemy określić jako taki stan, włączający go stan emocjonalny, to jest pobudzenie, co nie? Bum. Dzieje się coś, jesteśmy pobudzeni. Jakbyśmy mieli sobie wyobrazić z tymi emocjami wątrobowymi głos, jaki za tym idzie, to będzie właśnie głos krzyczący, krzykliwy. Ale tutaj takie, no i znowu tutaj mamy, nie zawsze tak jest. Bo za tą emocją taką krzyku złości tego wątrobowego niekoniecznie musi iść krzyczenie tak, że nas na rynku w Krakowie słyszą, ale czasami też bywają istoty, które potrafią szeptem krzyczeć. I tu chodzi o energię tego, co wychodzi z tych ust i co jest mówione tym szeptem i w jaki sposób. Wątróbka bardzo nie lubi przeżywanego długo gniewu, złości, irytacji. W zasadzie dobrze, jakbyśmy działali tak jak zwierzę wtedy, czyli jest impuls, jest jakaś reakcja, ale ten impuls wytrzepujemy z siebie, kropka, nie ma go, wyrzucamy i nie przerabiamy go w sobie. Bo kiedy zaczynamy to przerabiać, to tak jak na początku wspominałam, zaczynamy boksować się z tym, zaczynamy żyć z tym, zaczynamy cierpnąć, zaczynamy się usztywniać w cięgnach i zaczynamy sobie nakładać kolejny bagaż czegoś, czego się nie pozbyliśmy dawno temu i tak sobie z tym wszystkim chodzimy. I chodzimy jeszcze z takim powylonym czołem, więc w ogóle jak tak będziemy chodzić, to patrzymy na wszystko spod łba. No nie fajnie. Wątroba tak samo też jako element, który jest elementem pionierskim, bym powiedziała. Bo jak mówimy o drzewie i tym, co rośnie do góry, no to nie ma nic bardziej pionierskiego niż, no właśnie, niż jak ta roślina, która żyła długo, długo w ziemi, a nagle po prostu z tego, co było tu czarne, rosną piękne listki. I ja już z takiej małej mam taką wielką roślinę. I to jest dla mnie zadziwiające i zachwycające, że takie małe coś jest takim ogromnym pionierem zmian i życia. I to cały czas kwitnie i rośnie. Więc w tym, i tutaj troszeczkę pójdę do pozytywnych emocji, więc w tym wzmacniające jest działanie wbrew problemom, które nas spotykają, działanie takie, które pozwala stawić czoło każdemu wyzwaniu, przebicia się przez ziemię i rosnę, chociażby nie wiadomo co, tam były pioruny, to lecę dalej, prawda? Tak samo mamy w tej doniczce tyle ziemi, a to drzewo się przebiło przez tyle ziemi, czy przez te, dla takiego nasionka to są kilogramy, nawet tony ziemi, więc tak samo potrafi działać pod presją i to jest dla wątroby fantastycznym wzmacniaczem
i elementem leczącym. I w zasadzie przy zdrowych wątróbkach tak powinniśmy działać, że potrafimy stawiać czoła wyzwaniom, działać pod presją, traktować też to, co nas spotyka, jako możliwość i bodziec do działania. Czyli nie, że dobra, zrobię jutro. Nie ma jutro, bo ta roślina żyje teraz i ona rośnie teraz, więc cokolwiek się dzieje, to chociaż wydaje nam się, że nie chce, nie, to po prostu nasze ciało idzie i działa. Działa w tą stronę. Więc to mamy o dobrze, sprawnie działającej wątrobie. Natomiast, żeby się też nie zapędzić, bo my jesteśmy istotami, niestety, które mają ego, coś takiego dziwnego i cały ten świat umysłu, w którym się też potrzebujemy poruszać. Więc każda ta pozytywna emocja przejdzie nam w coś, co może być destrukcyjne. Więc destruktywne może być z tego działania pod presją i tworzenia działania z każdej rzeczy, która nas pobudza, to może iść w destrukcję czegoś takiego, że będziemy chcieli być zbyt pierwsi i zbyt jedyni i zbyt najlepsi i zbyt najwspanialsi i najbardziej na pierwszym miejscu, no bo kto jak nie my, prawda? I zaczyna się z tego robić taki egocentryzm. A jeżeli zaczyna za tym iść egocentryzm, to zaczyna iść coś takiego, że w zasadzie no, trudno odnaleźć gdziekolwiek jakiś autorytet, no bo jeżeli jesteśmy naj, no to przecież naj ja, a nie ktoś inny, halo przecież. No. Za tym też mogą iść kolejne przeświadczenia, które niosą ze sobą dość czasami nawet jakieś zapatrzenie w sobie, bądź takie quasi narcystyczne, ale takie standardowe przekonanie, że w zasadzie to ja najlepsza. I za tym tak naprawdę idzie coś takiego jak rywalizacja. Czyli jednak postrzeganie tego świata jako bodźcującego nas do działań. Więc zaczyna się rywalizacja ze światem, ze sobą, z innymi, o to, żeby być najbardziej pięknym drzewem świata, jakie rośnie. Ale niestety za taką biegnącą rywalizacją znowu nam wchodzi gniew, który gdzieś będzie musiał nam wylecieć. A gniew może być na co? No gniew może być na to, że czasami nie do końca przecież, jeżeli rywalizujemy, no to wewnętrznie wydaje nam się, że kurde, my nie do końca jesteśmy tacy wspaniali, bo ciągle coś udowadniamy sobie albo innym w tej rywalizacji. Gdzieś pod spodem jest taki tłumiony, przykrywany tym dywanem gniew, a gniew to jest kolejna emocja, która tą wątrobę będzie nam dociskała do gleby. Co my tam jeszcze mamy? No właśnie, czym zatem możemy się wydobyć z destruktywnego uwikłania w emocje? Przede wszystkim zapisałam to sobie, bo to jest moje ulubione jeszcze z czasów szkoły zdanie, a jest bardzo proste, nie, musiałam zapisać. I to powinna być odpowiedź. Można być szczęśliwym bez walki. Kropka. Czyli po prostu potrzebujemy sami wyjść z siebie i spojrzeć na to, że cała ta krzykliwość, to zachowanie, ta rywalizacja, ta chęć bycia to ciągłe pionierstwo, walka ze światem, ze sobą, z innymi, no sprawia, że i tak naprawdę zaczynamy się spalać, a z tej walki nic nie mamy. I jeżeli jesteśmy w stanie być szczęśliwi bez walki, bo jesteśmy w stanie być szczęśliwi bez walki, no to okazuje się po prostu, że to była ścieżka, która już nie jest nam potrzebna, bo zobaczyliśmy, że właśnie ta walka, wychodzi z nas. A kiedy nie mamy walki w sobie, to tak naprawdę nie reagujemy
na cokolwiek, co by nas dotknęło do żywego, nie będziemy reagować z wątroby, czyli nie będziemy od razu reagować złością, zabijecie i w ogóle nie wiadomo co jeszcze, bo w nas nie będzie miało walki. Czyli w nas pojawi się po prostu przestrzeń odpuszczenia. Bo uświadomimy sobie, i to jest długa droga czasami, że cokolwiek ktoś lub coś nam wyrządza, to działa po prostu ze swojego poziomu nieświadomości, ale to on tak naprawdę wyrządza sobie. To tak jak z tym kopaniem grobu, o którym mówiłam, najpierw sobie, potem innym. Więc jeżeli coś nas atakuje i naprawdę czujemy, że dotyka do żywego, to nie jest nasza wina i nie musimy na to reagować tym samym, niszcząc siebie tak samo, tylko swobodniej, nawet dla ciała, swobodniej dla myśli jest po prostu spróbować nauczyć się temu odpuścić i wybaczyć. Bo wybaczenie, tak jak pytałeś, jest właśnie tą energią, emocją w zasadzie i tym, co możemy zrobić, żeby uwolnić się z tej takiej matni wątrobowej, złościowej i gniewu wobec wszystkiego i wszystkich. Natomiast zazwyczaj z tym wybaczeniem i procesem wybaczania bądź odpuszczania jest tak, że to jest proces, bo jakbyśmy, podejrzewam, potrafili od razu wszystko w sobie, co nas dotyka w sytuacji 1:1 odpuścić, wybaczyć, to pewnie bylibyśmy Buddą i zajmowalibyśmy się pewnie czymś innym. Zakładam, że ciągle tym samym i bylibyśmy tylko Buddami, ale nie szukalibyśmy już wtedy dróg rozwiązania, bo to już by po prostu było w nas. Także wybaczenie, odpuszczenie i zrozumienie na tym poziomie, że odpowiedź na walki na walkę nigdy nie jest rozwiązaniem wobec czegokolwiek. I popatrzenie troszeczkę dalej niż ten koniec naszego nosa, popatrzenie na świat, że to rzeczywiście taka jest prawda. No, nie można zabijać się o pokój, bo to jest chore po prostu i kropka. Nie można tak naprawdę robić rzeczy sprzecznych. Jeżeli chce się coś osiągnąć, to po prostu trzeba tam być. Więc jeżeli nie chcemy walczyć, to potrzebujemy po prostu puścić ten miecz, puścić gardę, przestać walczyć i temu odpuścić. I zrobić tak, jak robią... Zwracam się bardzo, bo są mi bliscy nauczyciele sztuk aikido bądź innych sztuk walki. Czyli zrobić tak, jak robią to oni. Kiedy atakuje nas ktoś z nożem, pistoletem, chce nas uderzyć, oni po prostu się usuwają z linii strzału i potrafią tylko i wyłącznie przekierować na przykład nadgarstek bądź rękę tego człowieka, bądź pęd jego ciała w taki sposób, że ten człowiek się potknie i wywali, albo sam sobie ten nóż gdzieś wbije w rękę, w plecy i sam się tym nożem rani. I to właśnie przedstawia to, co możemy zrobić z tą złością. Nie iść na to z nożami, tylko nie zasilać energią naszej uwagi i myśli, bo kiedy też nie będziemy tego zasilać naszą uwagą, no to nie będzie rosło. A jak nie będzie rosło, no to w końcu się wypali. I my będziemy zdrowsi i otoczenie będzie zdrowsze. Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe, co powiedziałaś o wybaczeniu. No. Teraz została wydana w Polsce taka książka amerykańskiej autorki polskiego pochodzenia Ellen Mains pod tytułem Budda w getcie. I ona pisze tam w tej książce, że dzięki wybaczeniu możemy uwolnić się z takiej chęci, powszechnej chęci bycia ofiarą. I to właśnie bycie ofiarą też jest chyba takim, no właśnie osoba czująca się ofiarą czy atakowana jest właśnie w takiej gotowości do ucieczki albo do walki czy takiego trzeciego modelu, stylu takiego zamierania, udawania, że
że się nie istnieje. Czy... Mhm. Zapisałam tą książkę, dziękuję. Tak. No tak, dokładnie, tylko im więcej będziemy w sobie tego szukać, dziękuję za tą książkę, tym więcej myślę, uda nam się znaleźć tych sznurków, za które nas pociąga to, że chcemy walczyć cały czas, bądź w jakikolwiek inny sposób się zachowywać wobec tego, co nas dotyka. Nie, oczywiście, no stety, niestety. Mhm. Okazuje się, że cały czas, no te wszystkie nas drogi prowadzą do dzieciństwa i prowadzą nas do tego, co było z nami zrobione, bądź czasem niezrobione, kiedy byliśmy dziećmi i zostało to sobie w nas zapisane w głowie, takim bądź innym schemacie reagowania na rzeczywistość. I zawsze nas to odsyła do tego, w jaki sposób tworzyliśmy i widzieliśmy, jak wygląda relacja naszych obiektów, które nam pokazywały świat, czyli relacja matki i ojca. I na tej zasadzie, jako małe dzieci, które nie mają jeszcze ego i swojego światopoglądu, który może to zracjonalizować, po prostu w siebie wdrukowaliśmy pyk, 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 pyk na nieświadomym sposobie to, w jaki sposób ma wyglądać świat, relacje, życie, stosunki, rozmowy, emocje, bądź ich brak, czy emocje są dobre, czy niedobre, czy się należy złościć, czy nie złościć, czy należy uciekać, czy walczyć i tak dalej, czy nam pozwalali się denerwować, czy nie, czy to musieliśmy w sobie tłumić, czy nie wolno było, czy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem na tej zasadzie, tej gąbki, która nasiąkła tym przez kilka lat pierwszych naszego życia, potem zaczynamy działać jak takie osoby, które odtwarzają schematy, których się nauczyliśmy. I po to też można robić te fajne eksperymenty ze sobą, żeby zaeksperymentować i zobaczyć, czy ja na pewno jestem tym, co mną kieruje i jest ciągłymi działaniami schematycznymi, czy może ja jestem czymś innym, a to jest tylko coś w rodzaju wirusa mi nadrukowanego w głowie. Dosłownie wirusa wpuszczonego w system. A jeżeli się tego wirusa pozbędę, to może ja będę zupełnie innym człowiekiem. I może ja będę zupełnie inaczej reagować i chcieć reagować. I nagle zacznie się we mnie dużo zmieniać, a kiedy we mnie się zacznie dużo zmieniać, to przyjdzie też odpowiedź inna ze świata. Wow. I wtedy się dzieją cuda. Jak z Buddą w getcie. Idę po Buddę. Masz u siebie? To znaczy autorka niedawno była tutaj, zresztą notabene. Buddy nie masz. Jest w Krakowie już w każdym razie. Okay. Jest w Krakowie. Super. I jest w internecie gdzieś to, bo to jest taka świeża książka. Ja natomiast miałem możliwość od tłumacza otrzymać wersję. No tak. Taką elektroniczną. Okej. Ale autorka chce mieć właśnie spotkanie w antykwariacie, stąd też zapoznałem się z tą książką i prawdopodobnie to się wydarzy w przyszłym roku. Także już teraz zapraszam Państwa. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. I Ciebie oczywiście. Oczywiście, jasne, dziękuję. Dobrze, czyli może Państwo jeszcze chcieliby o coś zapytać, coś skomentować, może mieć jakiś odmienny pogląd czy sugestie. Prosimy, możemy się tutaj dzielić ze sobą. Oj, Państwo, to mamy takie same mnóstwo, cały kalejdoskop. Ale takim leitmotywem, który ja wynoszę z naszej rozmowy, z naszego spotkania, to jest woreczek żółciowy, złość, usztywnienie i nasze reakcje na tego typu sytuacje. Co z tymi, którzy nie mają woreczka żółciowego na skutek różnych przejść? Po prostu nie mają. W jaki sposób powinni się zabezpieczyć, żeby
ta żółć, która jest w jakiś sposób produkowana innymi drogami, bo tak organizm działa, w jaki sposób to uspokoić, nie mając. A poza tym jeszcze z tą złością, która, o której pani wspomniała, to jest chyba, chyba trzeba się odnieść do tego, kto się złości, ekstrawertyk czy introwertyk. To są dwie różne reakcje, które też złość opanowuje. Nie chcę tu przedłużać naszego spotkania, bo bardzo możliwe, nie wiem jak z czasem, ale jest jeszcze tyle tematów, które można byłoby dotknąć, że właściwie pani mustyła parę rzeczy, które są no, istotne. Jednego mi brakuje. Strach. Część osób, które no, spotykamy, nie działa dlatego, że się boi. W jaki sposób można się zmobilizować do tego, żeby pokonać strach, obawę. No i tu też ekstrawertyk, introwertyk. Przecież każdy jest w jakiś sposób poszufladkowany troszeczkę ze swoją psychiką. Tego mi zabrakło. Poczucia, znaczy przezwyciężenia strachu, bo mówiliśmy o złości i o opanowaniu złości. A co jest ze strachem i z opanowaniem strachu? To zacznę po kolei. Oto, kiedy nie mamy wrócimy do pęcherzyka tak, do leitmotivu, do pęcherzyka. Dzisiaj mieliśmy i mamy tu spotkanie związane właśnie z tym elementem i ze złością. O pęcherzyk dbamy tak samo, kiedy go mamy i kiedy go nie mamy. Więc nie ma znaczenia, czy nam go wycięto, czy nie. To tak samo dbamy o właściwe jedzenie i właściwe tłuszcze i tak samo o te same zioła, bo pęcherzyk żółciowy jest tylko częścią malutką dróg żółciowych, ale my drogi żółciowe mamy wszędzie w wątrobie i one dalej w nas są i dalej pracują w podobny sposób, tylko nie ma zasobnika dosłownie na tę żółć, która jest tworzona. Więc tak samo te zioła, które podałam, mniszek tak samo będzie świetny przy braku pęcherzyku żółciowego. Będzie wspierał tak naprawdę dobre trawienie i zdrowie późniejsze bez tego pęcherzyka. Druga rzecz to taka, introwertyk i ekstrawertyk. Ja się nie ograniczam tylko do schowania człowieka do intro bądź ekstra, bo uważam, że każdy z nas jest trochę introwertykiem i trochę ekstrawertykiem. Zależy gdzie i na jakim polu się to objawia. Oczywiście na skali są stuprocentowe jednostki ekstra i introwertyczne, ale w większości, jakbyśmy sobie narysowali średnią społeczeństwa, no to w zasadzie wychodzi krzywa dzwonowa, gdzie no jakieś te 60-70% nas jest pomiędzy, w średniej i pośrodku, więc przejawiamy trochę takich i takich cech. Oczywiście, że każdy będzie się denerwował i przeżywał emocje na swój sposób, więc ci bardziej wybuchowi, zakładam właśnie ekstrawertyczni, otwarci do świata, będą zdecydowanie bardziej głośni w przeżywaniu złości, w wyrażaniu jej wobec też innego, w wyrażaniu wobec siebie i sposobach jej rozładowywania. Natomiast introwertycy, czy ci, którzy są bardziej schowani w sobie i przeżywają tak naprawdę też emocje w sobie, to wiadomo, że będą te emocje pakować jeszcze bardziej w głąb. Tak naprawdę też się ich nie pozbywając, więc tak samo będą siebie też ranili, bo one w ciele pozostaną, te emocje, i zaczną się. No i wtedy zaczynamy mieć cały rollercoaster. Pytanie, co wtedy, jak człowiek zacznie z tym żonglować, bo jeżeli żyjemy pakując w siebie emocje, ale też przeżywając wobec czegoś, kogoś, jakąś złość, nie wyrażając jej, pakujemy to w sobie i nie potrafimy jej wyrazić, bo nie i kropka, no to w nas cały czas żyje, więc doprowadza do uszkodzenia nas samych. Czyli klucz tego jest takie, każda złość,
przeżywana czy wyrażana nadmiernie, czy przeżywana nadmiernie, zawsze będzie uderzała w nas samych. No i później mamy zabawę z problemami psychosomatycznymi, problemy z ciałem, problemy z ciśnieniem bądź uderzeniami na przykład serca i palpitacjami serca. Masę problemów, które można odnieść do problemów kardiologicznych, ale czasem powiem, że to jest problem z wątrobą i tylko trzeba przesunąć napięcie na brzuchu i czasami człowiek się uspokaja momentalnie. Więc to też z tego, co dzisiaj sobie mówiliśmy, warto wynieść, jak spojrzeć na siebie, czy na siebie zobaczyć, w jaki sposób my reagujemy na świat, czy przyjmujemy go bardzo do siebie i chowamy w sobie wszystkie emocje i nie wyrażamy ich, kiedy coś nas boli, czy ktoś nas zdenerwuje, czy coś jest nie tak, czy potrafimy powiedzieć to wprost, czy jednak będziemy siedzieć schowani i pozwolimy, żeby to nas gdzieś zjadało i kopało. I trzecia rzecz, o którą pani prosiła, to strach. Strach, czyli nerki. Nerki mieliśmy właśnie ostatnio na spotkaniu jako element bardzo ważny. Ja uważam jeden z ważniejszych 5 elementów w organizmie. Strach jest emocją powiązaną z elementem nerek. Nie było jej dziś dlatego tak mocno omawianej, bo skupiamy się na kolejnej parze organów, a tak to mieliśmy zaplanowane, że każdą parę organów omawiamy w związku z daną emocją. Natomiast strach, jakbyśmy mieli tak sobie zrysować koło emocji, które się wzajemnie napędzają w organizmie, to emocja strachu jest przed emocją złości. Czyli nerki zdrowe, sprawnie działające, odżywiają nam wątroby. Czyli kiedy żyjemy w strachu i żyjemy w lęku, nie mamy w sobie odwagi stawienia czoła życiu bądź temu, co nas jakby blokuje i paraliżuje tym lękiem, to tak naprawdę nasza wątroba nie będzie w stanie dźwignąć nas i tak samo sprawnie funkcjonować, bo jesteśmy jednym wielkim, działającym kołem przemian, gdzie jedno napędza drugie. Zwrotnie, jakbyśmy popatrzyli na ten tutaj element, to nadmierna wybuchowość i nadmierne przeżywanie złości, już nieważne, czy bardzo ekstrawertyczne, czy introwertyczne, ale niszczenie się tą złością będzie nam niszczyło też element nerek, bo to też działa w drugą stronę. Więc wyobrażając siebie jako koło, możemy też nadmiernymi emocjami niszczyć poszczególne organy, które mamy wcześniej. Więc gdy będzie za dużo wybuchu, gniewu, frustracji, złości, będzie też osłabiona bardzo energia nerek i o wiele łatwiej będzie nam wtedy wpadać w poczucie strachu. A jeżeli jest nam łatwiej wpadać w poczucie strachu, czyli lękowość, to zobaczmy na siebie czy na zwierzęta, jak zachowują się istoty, które są lękowe. One widzą wszędzie zagrożenie w świecie. A jeżeli widzą wszędzie w świecie zagrożenie, to zaczynają wtedy reagować atakiem. I znowu wracamy do ataku, czyli elementu agresji, złości i wybuchowości. Zaczyna się robić z tego takie zamknięte koło. Proste i skomplikowane jednocześnie. No to fajnie, to bardzo dziękujemy za to miłe spotkanie. Dobrze, z przyjemnością. I zapraszamy na kolejne spotkania w Antykwariacie Obecadło oraz do odsłuchania tych filmów, które już nagraliśmy do tej pory. Super. A my też dziękujemy, my się podziękować. Rany kwiatu do mości, mądrości. Dziękuję. To urocze.